Annuncio vobis gaudium magnum Habemus <frappos> papam Dziedziny Apostolstwa świeckich. Uczestnictwo w misji Kościoła. Katecheza świętego Jana Pawła II wygłoszona 16 marca 1994 roku. Nie jest dzisiaj rzeczą trudną dla chrześcijan przyjęcie prawdy, że wszyscy członkowie Kościoła, również świeccy, mogą i powinni uczestniczyć w jego misji świadka, głoszącego i niosącego Chrystusa światu. Ten cechę mistycznego ciała Chrystusa podkreślali wielokrotnie papieże, Sobr Watykański II i synody biskupów w nawiązaniu do Pisma Świętego i Tradycji, do doświadczenia pierwszych wieków chrześcijaństwa, do nauki teologów i historii duszpasterstwa. W naszym stuleciu mówi się wręcz o apostolstwie. Również ten termin i wyrażane przez niego pojęcie Znane są duchowieństwu oraz wiernym. Dosyć często mamy jednak do czynienia z utrzymującym się poczuciem niepewności co do dziedzin pracy, w których można by podjąć konkretną działalność, i co do sposobów urzeczywistnienia tego zadania. Wypada więc podać tu pewne osobne wskazania, zachowując świadomość, że formacji bardziej konkretnej, bezpośredniej i szczegółowej. Można i należy szukać w określonych środowiskach, u własnych proboszczów, w diecezjalnych urzędach i ośrodkach apostolstwa świeckich. Pierwszym polem apostolstwa świeckich w obrębie wspólnoty kościelnej jest parafia. Zwracał na to z naciskiem uwagę Sobór w dekrecie Apostolikam Actuositatem, w którym czytamy Parafia dostarcza naocznego przykładu apostolstwa wspólnotowego. Czytamy w nim dalej, że działalność świeckich w parafiach jest konieczna, aby apostolstwo pasterzy mogło być w pełni skuteczne. Działalność ta, która powinna rozwijać się zawsze w ścisłej jedności z kapłanami, jest dla świeckich ożywionych duchem prawdziwie apostolskim formą bezpośredniego uczestnictwa w życiu Kościoła. Wiele mogą dokonać świeccy przez aktywny udział w przygotowaniu i sprawowaniu liturgii, w nauczaniu katechizmu, w inicjatywach duszpasterskich i społecznych, w pracach rad duszpasterskich. Pośrednio wnoszą również wkład w apostolstwo poprzez pomoc w zarządzaniu parafią. Konieczne jest, by kapłan nie czuł się sam i mógł liczyć na ich kompetencje i solidarność zrozumienie oraz ofiarną pracę w różnych dziedzinach służby Królestwu Bożemu. Sobór wskazuje na drugi krąg potrzeb, zainteresowań i możliwości, gdy zaleca świeckim, by byli zawsze uwrażliwieni na sprawy diecezji. W diecezji bowiem nabiera konkretnej formy kościół lokalny, który jest dla swoich członków duchowieństwa i wiernych uobecnieniem Kościoła powszechnego. Świeccy mają współpracować w podejmowanych dziś często inicjatywach diecezjalnych, sprawując ofiarne funkcje wykonawcze, doradcze, a czasem kierownicze według wskazań i zaleceń biskupa oraz kompetentnych organów. Istotny jest również wkład, jaki wnoszą świeccy poprzez udział w pracach diecezjalnych, rad duszpasterskich których ustanowienie zalecił synod biskupów w 1987 roku jako zasadniczą formę współpracy i dialogu a także rozeznania na szczeblu diecezjalnym. Ponadto oczekuje się od świeckich szczególnej pomocy w szerzeniu nauki biskupa diecezjalnego pozostającego w jedności z innymi biskupami, a zwłaszcza z papieżem na temat spraw religijnych i społecznych które stają przed wspólnotą kościelną, ponadto we właściwej organizacji i załatwianiu spraw administracyjnych, wprowadzeniu dzieł o charakterze katechetycznym, kulturalnym i charytatywnym, które diecezja powołuje do życia dla dobra braci ubogich itd. Ileż innych jeszcze możliwości owocnej pracy otwiera się przed człowiekiem dobrej woli, gotowym do działania i ofiary. Oby Bóg budził wciąż nowe i zdrowe siły do pomocy biskupom i diecezjom, w których wielu bardzo aktywnych ludzi świeckich, daje wyraz świadomości, że Kościół lokalny jest domem i rodziną dla wszystkich. W szerszej i uniwersalnej perspektywie, świeccy mogą i powinni czuć się członkami Kościoła katolickiego, jako że są nimi naprawdę, i działać na rzecz jego rozwoju. Jak przypomina syn od biskupów z 1987 roku, powinni uważać go za wspólnotę głęboko misyjną, która na wszystkich swoich członków nakłada zadanie i obowiązek udziału w ewangelizacji obejmującej wszystkie narody, wszystkich, którzy świadomie lub nieświadomie potrzebują Boga. W tym ogromnym kręgu osób i grup, środowisk i warstw społecznych jest wielu takich. Którzy choć z metryki są chrześcijanami, jednak duchowo stoją z daleka, są agnostykami, pozostają obojętni na wezwania Chrystusa. Ku tym braciom skierowana jest nowa ewangelizacja, w której świeccy powołani są do cennej i nieodzownej współpracy. Synod z 1987 roku stwierdził, że istnieje pilna potrzeba odtworzenia chrześcijańskiej tkanki społeczności ludzkiej oraz że w owym zadaniu Kościoła ludzie świeccy, na mocy ich uczestnictwa w prorockim urzędzie Chrystusa, biorą pełny udział. W pierwszej linii tej nowej ewangelizacji jest wiele miejsca dla świeckich. Do spełnienia tego zadania nieodzowne jest odpowiednie przygotowanie w zakresie nauki wiary i metodologii pastoralnej, które również świeccy mogą zdobyć w instytutach nauk religijnych lub na specjalnych kursach, a także poprzez osobiste studium Bożych prawd. Nie dla wszystkich i nie dla każdej formy współpracy konieczny jest ten sam poziom kultury religijnej, a nawet teologicznej. Potrzebować jej będą jednak ci, którzy w nowej ewangelizacji mają stawić czoło problemom nauki i kultury ludzkiej w ich odniesieniu do wiary. Nowa ewangelizacja ma na celu formowanie dojrzałych wspólnot kościelnych, składających się z autentycznych chrześcijan, świadomych i wytrwałych w wierze i miłości. Mogą one od wewnątrz ożywiać społeczeństwa, również tam gdzie Chrystus, odkupiciel człowieka, jest nieznany lub gdzie o nim zapomniano, albo gdzie słaba jest więź między nim a ludzkimi myślami i życiem. Temu celowi mogą służyć dawne i nowe formy stowarzyszenia się, jak bractwa, towarzystwa, pobożne stowarzyszenia wzbogacane w miarę potrzeb, nowym duchem misyjnym, a także różne ruchy, bardzo dziś żywotne w kościele. Również tradycyjne inicjatywy i przejawy pobożności ludowej, związane z obchodami świąt religijnych, zachowując pewne cechy charakterystyczne dla miejscowych lub regionalnych obyczajów, mogą i powinny nabrać wartości eklezjalnej, jeśli zostaną przygotowane i przeprowadzone z myślą o wymogach ewangelizacji. Zadaniem duchowieństwa i świeckich jest tutaj mądre, taktowne i odważne przystosowanie się do wymogów kościoła misyjnego, a w każdym przypadku troska o katechezę wyjaśniającą, głęboki sens obyczajów oraz o praktykę sakramentów. Zwłaszcza pokuty i Eucharystii. Wymownych przykładów misyjnego zaangażowania we wspomnianych powyżej i w wielu innych dziedzinach lub sektorach dostarczają nam liczni świeccy, którzy w naszych czasach odkryli pełny wymiar chrześcijańskiego powołania i podjęli Boże wezwanie do powszechnej ewangelizacji, dar Ducha Świętego, pragnącego dokonywać w świecie wciąż nowej pięćdziesiątnicy. Wszystkim tym naszym braciom, znanym i nieznanym, należy się wdzięczność Kościoła, z pewnością też towarzyszy im Boże Błogosławieństwo. Oby ich przykład przyczynił się do coraz większego wzrostu liczby świeckich, niosących Chrystusowe orędzie wszystkim ludziom i wszędzie rozpalających ducha misyjnego. Również dlatego następca Piotra stara się dotrzeć do każdego kraju, na każdy kontynent by pokornie służyć szerzeniu Ewangelii. Zaś biskupi, następcy apostołów działają w każdym kraju jako pojedynczy pasterze oraz kolegialnie na rzecz nowej ewangelizacji.